logo Światowych Dni Młodzieży i pewne rzeczy, które przykuły moją uwagę. Jako, że dzisiaj będę mówił o grafikach, jakichś tam symbolach, znaczkach, kolorach nawet, to ten vlog lepiej jest obejrzeć niż tylko słuchać, także zapraszam. Jak wiemy, no, niedługo zaczynają się Światowe Dni Młodzieży, w każdej tam telewizorni o tym opowiadają, jak to idą pielgrzymi, jak to śpiewają, jak wkurzają kierowców, bo tworzą się korki. Ja nie o tym. Chciałem po prostu zobaczyć coś więcej, poczytać. Wszedłem na stronę Kraków 2016, czyli tą stronę Światowych Dni Młodzieży. Zobaczyłem sobie logo, zacząłem się jemu przyglądać. Przeczytałem też to, co piszą na temat tego logotypu właśnie na tej oficjalnej stronie i widzę tutaj pewne sprzeczności i pewne jakieś takie niedomówienia i właśnie dzisiaj będzie o tym. Teraz zobaczcie, tutaj specjalnie tak trochę usiądę, żeby więcej miejsca się zrobiło na ekranie. Tutaj widzicie, to jest właśnie ta grafika rozrysowująca co się znajduje, tak? Więc u góry widzimy mapkę, no kształt Polski, oczywiście chyba tam trochę o Helu zapomnieli, ale to nieistotne. Ta mapka z tą kropką właśnie to symbolizuje miejsce tego spotkania. To jest na razie oficjalna wersja ze strony Światowych Dni Młodzieży. Krzyż na tej grafice, w tym logotypie, to oczywiście Chrystus. Jeszcze raz ta plamka się pojawia, to ona symbolizuje młodzież. I taki, no, nie wiem jak to określić, bo to wygląda i jak płomień, i jak taki zawijas, który, no, trzy kolory są na nim widoczne. To ponoć jest miłosierdzie, które się odnosi, według twórców tego logotypu, do słów zapisanych przez świętą Faustynę u siebie w dzienniczku, że z uchylenia szaty na piersiach wychodzą dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi biały. No, ja tutaj widzę nie biały i czerwony, tylko trzy różne kolory. Sama kolorystyka tegoż logotypu, to jest czerwony, niebieski i żółty. To jest w nawiązaniu do oficjalnych barw Krakowa i herbu. No, co do barw Krakowa, to pozwolę się nie zgodzić, gdyż wszedłem na stronę Biuletynu Informacji Publicznej właśnie dotyczącej barw Krakowa. No i barwy Krakowa to biały i błękitny, a nie niebieski i tak dalej. Błękitny, jasny, błękitny zupełnie inny od tego. No i rzeczywiście te kolory też nie do końca się pokrywają z tymi, co są w herbie Krakowa, no ale mniejsza z tym. Ja zauważyłem rzeczy ciekawsze. Zaczniemy od kolorów, bo to, co widzimy, zanim wpatrzymy się w kształty, to kolory. Jak mówiłem, pierwszym takim kolorem, który jest tutaj opisywany przez twórców tego znaku graficznego, i no, na oficjalnej oczywiście stronie Światowych Dni Młodzieży, to jest czerwony. Informacje na temat znaczenia i symboliki kolorów, które są używane w materiałach graficznych reklamowych firm, znalazłem na jednej ze stron, oczywiście link do niej wrzucę. No i tutaj zacznijmy od czerwonego. Czerwony jest to kolor pobudzający. W materiałach reklamowych ma przyciągać uwagę, tak? Także symbolizuje działanie, przygodę, energię, a także niebezpieczeństwo, i one, to jest używane na znakach drogowych, wiecie, te wszystkie znaki zakazu i tak dalej. Oczywiście też miłość, no mamy serce, czerwone róże przecież wręczamy, no i wigor, bo to jest kolor krwi. Kolor niebieski. Jest to ponoć według tegoż człowieka, który pisze o kolorystyce, kolorach tam w reklamie i tak dalej, to jest najpopularniejszy kolor w ogóle w grafikach takich reklamowych, w designie. Tutaj człowiek też wspominał logo IBM, no też jest niebieski, on symbolizuje spokój, stabilność, lojalność i bezpieczeństwo. I teraz trzeci kolor, żółty. Tak to jest napisane w tych materiałach Światowych Dni Młodzieży. No mi ten żółty, no, trochę bardziej podpada pod pomarańczowy,
No ale oficjalnie mówią, że to jest żółty. No, ja powiem wam o tych dwóch kolorach, bo pomarańcz to symbolizuje, czy symbolizuje, kojarzy się z młodością, kreatywnością, lekkością i aktywnością, a symbolizuje zabawę, entuzjazm. Tutaj człowiek pisze o jowialności, czyli o takiej dobroduszności, jakiej śmieszkowaniu, nawiązanie do różnych tam peruk, które klauni zakładają na głowę. I to jest, symbolizuje właśnie pomarańczowy. Natomiast jeżeli, i tutaj to trochę ciężka sprawa, jeżeli oni się upierają przy kolorze żółtym, no to też jakiś taki chyba niezbyt trafiony ten kolor jak na taką imprezę, bo on ma dwa takie znaczenia, są dwie interpretacje tegoż koloru. Z jednej strony jest to radość, ciepło, słońce i to jest dosyć istotne, żebyście zapamiętali, że słońce, a z drugiej strony tchórzliwość i zdradę. Tutaj zobaczcie, tutaj to co widać, to jest fresk Giota, on jest w Padwie, on przedstawia Judasza właśnie w żółtych szatach jako zdradę i tchórzliwość. Jednocześnie żółty symbolizuje wiedzę, mądrość, no, czyli, że tak powiem, jakąś taką oświecenie, iluminację, tak? To jest właśnie taki kolor. To mamy omówione kolory, to co na pierwszy rzut oka widać, teraz kształty. Zobaczcie, to jest oryginalne logo, tak? A teraz gdybyśmy wzięli takie dwie grafiki jak tutaj, je połączyli, no to popatrz, kurka wodna, wypisz, wymaluj logo Światowych Dni Młodzieży. Ten krzyż taki z taką pętelką, to jest krzyż egipski, również zwany kluczem Nilu. I co on symbolizuje? Symbol bogini płodności, czyli to kobiece łono, które jest tam u góry widoczne. Ochrona przed złem, symbol zdrowia i życia. No, ja wiem, że on też sam w sobie jest również interpretowany jako symbol rozwiązłości, braku, znaczy nieposzanowania dziewictwa i tak dalej, ale przyjmijmy tą podstawową jego znaczenie, czyli ochrona przed złem, symbol zdrowia i życia. Tylko że jak widzieliście, ten krzyż jest obrócony, tak? Czyli odwracamy krzyż, odwracamy znaczenie, czyli jakaś tam chyba kiepska ochrona przed złem, jakiś chyba kiepski symbol zdrowia, a jeszcze gorszy symbol życia, tak? Bo jeżeli coś odwracamy, no to zmieniamy. Jeżeli no, ja wiem, że dla wielu to, co jest podłogą, dla innych jeszcze bardzo długo będzie sufitem, no ale niektórzy tak mają, ale to jest to właśnie odwrócenie, czyli tutaj łączymy jeden z symboli egipskich, go odwracamy, jego znaczenie, no i też mamy w tym wpisane oko, tak? Wszystko widzące oko, no. Ja wiem, że jest wiele vlogów, które tam opowiadają, czy tam papież jest antychrystem, czy on jest może tym złym prorokiem, czy nie wiem, tam iluminatą, ale to jest tutaj dosyć moim zdaniem bardzo, bardzo dziwne, że taka symbolika, używając takich kolorów i pokazując na przykład pomarańczowy, a upierając się, że jest to żółty, przy takim znaczeniu to jest to trochę dziwne. Kolejną rzeczą, jaką widzimy, to jest ten symbol miłosierdzia, który wam pokazywałem. No, mówię, ni to płomień, ni to co, no tak ciężko zgadnąć. On jest w oryginale, no to tutaj wygląda w ten sposób, zobaczcie. A jakby to zrobić, że one, te trzy kolory, one się tak niby przenikają. A gdyby zrobić to w ten sposób i tak jak na przykład robił, taki podobny znaczek robił papież, o tutaj też widać. O, ja też pokażę, tak będzie dobrze widać. No, bo jak to sobie rozsuniemy, to wygląda
Jakoś tak dziwnie, prawda? To jest to, co tak zauważyłem, przeglądając stronę i różne rzeczy tam na temat Światowych Dni Młodzieży. Potem trochę pogrzebałem w tych symbolikach i tak dalej. No nie ma co dużo gadać. No ja więcej nie znalazłem. Jeżeli wy, moi drodzy widzowie, też coś znajdziecie, no to napiszcie w komentarzach albo wrzućcie jeszcze na grupę, to może dokręcimy jakiś taki suplement, tak, do tegoż filmu, bo no ja znalazłem, no trzy szóstki, wszystko widzące oko, krzyż ten egipski, klucz Nilu, to jest to, co wyłapałem ja. Wy pewnie wyłapiecie coś jeszcze. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam dzisiaj na 22. Będzie dodatkowy film. Mam nadzieję. Do zobaczenia.